Uff. Coś 100 metrów, kurde, żeśmy szybko przeszli, widzę. Au. O kuźwa, to był ten duży, lol. Ostatnio właśnie dużo tych dużych jest, kurde, coś. Ciekaw jestem, czy to przez to, że mam taki dużą rangę już, czy co? Całkiem możliwe, jakby nie patrzeć, więc... Jak duże? Tak mniej więcej jest 5%. Zajmiesz się. Znalazłem rozrusznik. Tak jest. Dziękuję. Muszę przygotować się do operacji. Mam nadzieję, że twojej żonie to pomoże. Mojej żonie? Pochowałem ją w zeszłym roku. Co? Z przyczyn naturalnych, nic z sercem. No to mnie wysiada pikawa. I z każdym miesiącem działa coraz gorzej. Monika kazała mi przysiąc, że o siebie zadbam. Całe życie pomagałem innym. Nadszedł czas, by pomóc sobie. W porządku, tylko kto wszczepi rozrusznik? Niedługo coś wymyślę. Najważniejsze, że już go zdobyłem. Co dalej? Będę się ścigał z czasem. Nie mogę być jedynym pozostałym przy życiu kardiochirurgiem. Obyś szybko jakiegoś znalazł. Powodzenia. Dziękuję, Hayden. Trzymaj się. O, sad face. Bo chyba został ostatnim kardiochirurgiem. Oj, kto mu teraz pomoże, nie? Bliska. I kto mu teraz pomoże? Naprawdę sad face. Naprawdę sad face. Dobra, chodźmy tutaj po te książki jeszcze. Ojejo. Chodźmy jeszcze po te książki. Tu. Zobaczymy, co ta laska, kurde. Czy będzie z nami chodzić, czy też nie. Czy będzie u nas z nami chodzić, czy też nie. Gdzie te książki? Dobra, tu nic nie ma. Gdzie to jeszcze jedna książka? Tu, nice. Dobra, i tu mamy done. Teraz gdzie? 100 parę metrów tam, okej. Okay. 70 parę metrów. To tam w chacie będą, dobra. To lecimy po książeczki. Jak tam total? Jak tam idzie ci ten w Las Eposzku? Oh.
Nogawice. Tu raczej nic nie ma. JJ, Little Food, JJ. Wiadomość pierwsza, otrzymana 11 marca 2022 roku o 17:17. Hej, odbierz mnie ze sklepu przy Folder Avenue. Wziąłem w końcu więcej niż zamierzałem. Mieli paczki ryżu, jakieś puszki, nawet ręczniki papierowe. Zgarnąłem ile się dało. Jezu, głupio mi teraz. Wszyscy się gapili. To pewnie przez kondomy. Kupiłem cały zapas zgodnie z zamówieniem, ale mieli tylko rozmiary XXL. Małe musiały się wyprzedzić. Chciałem tylko wrócić do domu. What the fuck? Małe musiały się wyprzedać? Oj, stary! Ktoś tu miał małą fujarę! Ktoś tu miał małą fujarkę? Dobra, to mamy. To nie jest to, co chcemy. Tu są z książkami. Dobra, to oddajmy to z książkami. To z książkami oddajmy. Zobaczymy, czy będą mieli więcej książek dla mnie, czy też nie. Zobaczmy, co tutaj mają. Tego nie jesteśmy w stanie ulepszyć, niestety. Tego też nie jesteśmy bardzo w stanie ulepszyć. Okej. Brakuje nam tutaj grubaska. Tutaj też coś więcej nam brakuje. O, teraz trochę lepiej, kurde, do nas mówią. Jak oddaliśmy im jedną część dzielnicy, by mieli bonusik. No bo do tej pory oddawaliśmy dzielnicę cywilom, ale że mieliśmy cały pasek progresu, to trochę oddaliśmy coś milicji, żeby mieć bonus. Zobaczymy, jak to będzie. Chociaż trzeba było podreperować te relacje z milicją. O więc, tak to właśnie jest. Zobaczmy, co tutaj, kurde, będzie z tymi książeczkami. Talia! Kochanie! Wróciłem! Czekaj, nie mów, chyba wiem. Nieustannie zaskakuje mnie twoja wytrwałość i skuteczność. Zobaczmy, co tam masz. W Alicji w Krainie Czarów Louis Carroll po mistrzowsku oddał uczucie zagubienia towarzyszące komuś, kto trafia do nieznanego świata. Sam często czuję się, jakbym żył w zupełnie obcym miejscu. Niestety, nie jest to Kraina Czarów. Patrząc na przerażające wizje Lovecrafta, można by powiedzieć, że właściwie to mieliśmy szczęście. Co byśmy zrobili, gdyby przebudził się Wielki Przedwieczny? Lovecraft świetnie budował atmosferę grozy i doskonale wiedział, jak wzbudzić w czytelniku lęk. Chociaż to uczucie, które mnie i tak towarzyszy na każdym kroku. Zdecydowanie. Nikt w całym mieście nie może się poszczycić tak wspaniałą kolekcją. Niestety, kończą nam się tropy i na razie nie mam dla ciebie niczego nowego. Szkoda. Jestem jednak przekonany, że zdołamy coś jeszcze wygrzebać wśród gruzów. Zobaczysz. Czekaj na informacje. Subcie, bo to nawet nie było 10, więc to była 7 dopiero. Dobra, więc tu musimy czekać, aż nas powiadomią o czymś. No i co teraz mamy tutaj? Tu zostało nam głównie to. Dobra, to się tepniemy tutaj. Poczekamy do nocy. Zapolujemy sobie znowu na jakiegoś zarażonego.
jakiegoś włochatego. Zobaczymy, co to za włochaty. Wilkołak. Kto wie? Kto wie? Dobra, ale gdzie on jest? Ach, to ten jest. O shit. Mam gnoja. Nice, mamy gnojkę, dobra. Dobrze. Bardzo dobrze, bym powiedział. Teraz możemy zrobić to tak. Możemy teraz to zrobić, teraz tutaj to. To będzie chyba ostatnie, które mamy niezrobione. Więc... nie warto to zrobić. Okej. Dobra, 160, teraz pójdziemy trochę w górę. Pięknie, uff. Szaleństwo drogowe. Dobra. Nice, inhibitorki. Sezamie, otwórz się. O, zacięło się. Trzeba wspomóc. Dawaj. Sieczkę, ile wlezie? Gin mi tutaj. Okay.
Dobra. Jak ten jeden nam pęknie, to będziemy mogli sobie wykratować nowe. Pięknie. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Blokowane od środka. Spadaj na drzewo, pity zbiorę. Kituwa. F. Musimy się przemęczyć z tym jednym. Jak na razie, dobra. Znowu się zaciły? Nie, dobra, otwierają się. Dobra. Kanalio, puszczaj. Leżysz tam. Gnidyny. Dobra. O. Idealnie. Idealnie. Ciekaw jestem, kiedy pęknie nam ten jeden. Czy da radę wszystkie otworzyć? Tego się przekonamy jeszcze. To raczej jest chyba z tej strony. Ta... Wow! No kurde, dostał w patelę, nie wiem. Inhibitorki! Nie. Chyba ostatnie zostały na samym dole. Wow! Uff. Dzisiaj dostałem odpowiedź z tym, co robi Last Epocha. Dopiero od patcha 0.9 nie będzie takich problemów jak ten z soboty, jak mi się przytrafił, ale niestety nie da się przywrócić wszystkiego, co straciłem, chociaż... No, ale przynajmniej szczerze ci odpisali, jak nie patrzeć, nie? No, ale to, jest to beta, nie? Będą mówić, że to beta jest, nie? No. Nie, dopóki nie będzie zintegrowanego systemu, żeby save'y były w chmurze gdzieś, no to takie rzeczy, no będą istnieć. Po to, w sumie po to też, jak nie patrzeć, istnieje chmura save'ów w Steamie, nie? Żeby te save'y po prostu też się nie kaszaniły gdzieś w żaden sposób, nie? Ale no widzisz, no ja akurat nie miałem takiego przypadku, nie? Mnie to akurat uminęło, przynajmniej na chwilę obecną, nie? No więc, no naprawdę trochę sash face, że akurat ciebie to dotknęło, no cóż.
Swoją drogą, ja nawet nie wiem, czy... czy jakby wyjdzie ten full wersja, czy gdzieś nowej postaci też nie stworzy, nie? Typowo online'owa i razem z Jackiem nie będziemy cisnąć, nie? Więc jakby co, jakbyś się zapotrywał, żeby pograć, no to mówię, ja jestem chętny. Jack na pewno też będzie chętny i można gdzieś tam pograć jakiegoś koopka, nie? Jak najbardziej za takim giercowaniem. Tu mamy to. To sobie pobierzmy. Co tylko się da, tu poblokowane. Dobra, średni. Pięknie. Nice. Can you read the signs? Nice. Pięknie, pięknie. Uuu, pięknie? Chyba pięknie. Pięknął. Nie mamy, musimy wykrafcić teraz nowe. No, ale cieszy, że odpisali i powiedzieli, że takie problemy się zdarzają w porównaniu do Blizzarda, to dzień idący pół roku napisałem na nich. No, wiesz co, no, 11-hour studio jest akurat małym studio, więc raczej chcą zachować to połączenie pomiędzy studiem a community, czyli i w sumie graczami, jakby nie patrzeć, więc... Więc ja się nie dziwię, nie? No, starają się słuchać community swojego, nie? Bo chcą, żeby ich produkt w sumie jednak odniósł jakiś sukces, nie? Pomimo tak zacnej konkurencji typu, nie wiem, POE chociażby, nie? Więc... A, też masz ekipę, co czeka na multi, żeby był wreszcie dostępny. No spoko, spoko, nie? Nie, ale mówię, jakby co, no to jak wystartuje Multiverse Epochu, no to ja na 100% jestem bardzo chętny do pogrania gdzieś tam w jakimś koopku czy coś. Widzę, że... widzę, że ten skrolowanie nadal jest popsute. Więc... dobra, gdzie są moje tutaj te... No 900, kurde, nie będziemy craftować, nie? Dobra, zobaczymy. Dobra, 60 nam styknie. 60 nam styknie. A siema, siema. Józef, ja? Komoradzie, jak tam? Jak tam, komoradzie? Te tygodnie, te dnie ci mijają. Na chwilę, bo za chwilę wypadnę piwo i piłkę z ryki. O, to zacnie, zacnie, Józefie. Zajęcuniem. Trzeba się faktycznie socjalizować. Nie ma to tamto. No nawet mówisz, że nawet bilardzik. Szalone lata 90. A
tu co tam mamy? Co tu mamy? Zamykamy. Bilardzi, kurde no. Czasem bym wszedł pogadać nie skazał, a tu ciągle ciemność, ciemność widzę. Wszystko da się powiedzieć, pisząc tylko. Spoko, będzie jeszcze okazja na spokojnie. Żeby pogadać. Może nawet bilet, a potem przywalić trochę hajsu na automatach. O, ty panie, hazardzista, kurde. Z krwi i kości. Tak, no a nóż może coś się ugra, nie? A nóż może się coś ugra. To prawda. To prawda, komradzie. Dobra, też do lasu pocha farmić golda itemy. O, bardzo dobrze, bardzo dobrze. No, ja sądzę, że jak wyjdzie nowy paczek do Las Epocha, no to też sobie gdzieś tam popykam, gdzieś tam spróbuję wcisnąć Las Eposzka. Żeby był, bo to też fajnie, jak nie patrzeć. Ostatnim razem 2000 na plusie? What? No, to z szacun, kurde. 2000, kurde. Not bad, not bad. Kurde, zazdro trochę. Ja tak nie mam takiego farta. No i jestem. Mówiłem, że sobie poradzę. Hej, Dan. Wybacz, że cię o to prosiłam. Tak się martwiłam. I dziękuję. Kiedy zaopatrzenie dostarczy. No widać, próbki, widać. Pomogę wielu ludziom. Skoro o tym mowa, co z ojcem Harlana? Wiesz coś? Tak, jestem na bieżąco. Pasożyty zostały całkowicie zlikwidowane. Dobrze to słyszeć. Martwiłem się. Też się martwiłam. W takich sytuacjach nic nigdy nie jest pewne. Więc tym bardziej należy się cieszyć. Racja. Co masz dla mnie tym razem? Polowanko? Zasadzkę? Właściwie to faktycznie mam do ciebie jeszcze jedną sprawę. Co mogę dla ciebie zrobić? Nie dla mnie. Co się stało? Wygląda jak... Korwusa. On czeka w ogrodzie, chce porozmawiać. Korwus? Zastanawiałem się, gdzie przyczaił się nasz pan ponurak. Tak, bo właśnie jest w ogrodzie. Proszę, idź do niego i ja... Muszę teraz uważać bardzo ważną miksturę. Mhm. Skoro tak. O, czyli jeszcze na ostatnia misja. No jest. A co się tej lasce stało? Wiesz co? Przefarbowała sobie ten oczy, nie? Białka sobie ten, tusz do białka sobie do oczu włożyła i dlatego ma czarne, jakby nie patrzeć, nie? Więc tak też idzie zrobić. Ważna mikstura, Bimber. Kto wie, kto wie. Idź do ogrodu. Ktoś tu chce mnie chyba zajebać. Że tak powiem. O co chodzi, Korwus? Nagle jesteś przyjacielski? Mam dobry humor. To chwila na świętowanie. A co świętujemy? Tak właściwie? Powiem ci, jeśli się ze mną napijesz. Okej. Jasne. Wypiję z tobą jednego. Znakomicie. I trucizna. Dobra. O co chodzi z tym świętowaniem? Twoje polowania dobiegły końca. Odejdziesz i nigdy nie wrócisz. Tak sądziłem. I za to pijemy. No, spoko. Trzymaj się, Józef. Odejdę. Kto tak powiedział? Przecież ty nie będziesz... Trzymaj się, komradzie. ...poniżej twojej godności. Nie,